Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, widzimy się w grze Elden Ring i powiem wam szczerze, totalnie zlamiłem. Nagrywam ten fragment od razu, mówię już po raz drugi, dlatego że jak się nie okazało, ostatnio kliknąłem sobie przyciski i się nie nagrało. Ale tak, zanim będziemy przechodzić do takich standardowych procedur, formułek i tak dalej, chcę wam coś pokazać. Patrzcie co mam, ładne coś. No. Więc to tutaj jest to takie fajne o... Ja nawet nie umiem tej nazwy powiedzieć. Nożyk, który zwiększa skuteczność inkantacji bestii i w ogóle. Super przedmiot. Tak, no. Zdobyłem go. Tylko, że właśnie proces zdobywania jego, który chciałem wam pokazać, niestety się nie nagrał, więc no. Będę musiał to zrobić jeszcze raz. I ogólnie, jeśli o to chodzi, to powiem wam szczerze, ten przedmiot zdobyłem dzięki poradzie jednego ze znajomych. Po prostu poradzie. Można powiedzieć spoilerze. Narzekałem mu trochę na moją postać, na to, że nie za bardzo mi wychodzi. Stwierdził, że skoro już mam tą jedną rzecz, to tak, no słuchaj, no, gościu, może przydałoby ci się to i to. Powiedział mi wprost, gdzie to znaleźć, jak to znaleźć. No to jestem tu teraz i pokazuję wam to dokładnie to samo. I tak, wiem, że spoiler, chciałem odkryć mi samemu, ale mimo tego, że jest to spoiler, to jakoś tak mi szczerze nie zabolało. Teraz też przy okazji, proszę, obserwujcie tą ścieżkę. Nie wiem, czy drugi raz będę to pokazywał. O, nie spadłem za bardzo. Chyba spadłem trochę za bardzo. Nawet nie jestem pewien. Pamiętam ścieżki tak do końca, ale dobra. O, nie, nie, dobra. Jest jeszcze okej. Chociaż wydaje mi się, że tak, jednak nie powinienem tutaj spadać bezpośrednio, więc szybko. Chyba konia wezwać. No i tak, jesteśmy tutaj teraz. Stąd, jeśli się nie mylę, zaraz będzie takie fajne miejsce do spadnięcia dalej. I tak, niby można spadać na wiele sposobów, ale proszę. To jest ten zalecany, który ja dostałem. No i potem stąd tak. Więcej. Jakby gdzie koń niestety trochę się zranił, ale nie przejmujmy się tym wszystkim. Widzicie, da się bagować ładnie konia, więc jest nadal dobrze. I tak, tutaj. I teraz tak, trzeba uważać na nietoperze, których jest tutaj dosyć dużo. I zanim coś dalej, to pokażę wam piękną rzecz. Są bardzo właśnie skuteczne te zaklęcia do wytrącania z równowagi, więc tak. Polecam każdemu. To jest pierwsza sprawa, a druga... jeśli chodzi o ten sztylet, nie testowałem go jakoś bardzo, ale teraz jak tak widzę, robi różnicę. I teraz tak, dalszą sekcję lepiej zrobić na koniu. Okej, tak. Chyba spać jeszcze troszeczkę jego, w szczególności z koniem. I tak, jak widzicie, mocno tego co zabolało, ale jeszcze żyję. I teraz jeśli się nie mylę, to trochę dalej. No. I jesteśmy. Tutaj leżał sztylet. Kawałek dalej, co też podniosłem. A leżał jeszcze jeden przedmiot. Zaraz powiem wam co, pokażę też. Tylko najpierw prezentacja. Tak ze 100 na zwykły strzał z tym czymś. A teraz nagle 110? To osłabia jednak? Co nie ogarniam, ale widzicie. Potężna. Potężna moc. No od tej właśnie leżał i to było, jeśli się nie mylę. Kolejna to taka smocza tarcza, która właśnie chroniła przed czymś, jedna z tych dwóch, nie pamiętam, która konkretnie. No ale tak, dosłownie tyle zrobiłem w tym podejściu. Tak. I dzisiaj ogólnie mówiąc, to bym miał w sumie w planach. Rozumiem, że nadal zastanawiam się nad tym, w którą stronę poprowadzić postać. Bo nie ukrywam, bardzo źle idzie. O, może skupimy się właśnie na takich przyjemniejszych rzeczach. Jak jakieś właśnie minibossy i takie tam. Zostawiając te większe kontenty na ewentualnie sytuacje, kiedy już będę wiedział, na czym stoję, czy zmieniam postać, czy jednak nie. I tego typu sprawy. Albo ewentualnie na po prostu właśnie moment, w którym będę wiedział dokładnie, co chcę zrobić. Póki co, mając takie sprzęty, możemy walczyć z tym, co się napotka. I tak, pierwsze co chciałem spróbować z tym tutaj rycerzem, chyba da się go nazwać.
Wiele osób mówi, że to nie jest ciężka walka. Okej, okay, nie rozumiem. Czemu ci się pojawił? Darvill, chwila, to jego ten Blade szukał czy jakoś tak. Ja nawet nie skojarzyłem faktów. Okej. Okay. Wiecie co, dobrze, że go wcześniej nie ubiłem samemu, skoro ten Blade tam chciał też tutaj czegoś. Okej. Okay. Nie, ja tutaj padnę, znając życie. No, wiedziałem, że jakoś padnę. O, proszę. Ale... mówiąc szczerze, nawet nie pamiętałem, że to jest ten sam gościu. Ale mniejsza. Ja go dzisiaj pokonam, ja muszę to zrobić. I tak, co jeszcze mogę powiedzieć? No, pieczęć bestii, którą teraz używam, ulepszyłem już na maksa, w sensie plus 3, bo więc jej nie będę ulepszał. I chociaż jest trochę gorsza, bo tu mamy 126, tu mamy 133 nasz. Stwierdziłem, że właśnie będę z niej korzystał, przez to, że teraz głównie będę się bawił pewnie tą procą bestyjską. Bo to jest takie tanie, takie potężne, że no po prostu... rozumiecie chyba, o co chodzi? Ej, tak, stwierdziłem, że też inne rzeczy właśnie, jeśli chodzi o ten zestaw bestii, trzeba będzie zdobyć, tylko nie za bardzo wiem, gdzie zdobyć więcej tych morowych korzeni. Ja się podejrzewam, gdzie będzie można je znaleźć. Chociaż mogłem się mylić. Ale wydaje mi się, że widziałem jeszcze gdzieś naszego znajomego marynarza, czy tak go nazwę, chyba tak się nazywał, wiecie, tego w Łodzi. W tej następnej lokacji, tej z rzekami. Ale nie jestem pewien, ale dobra. Jeśli coś jest w zasięgu, to tak spamić tymi kamyczkami. Oho. Chyba na pewno znalazłem moje nowe ulubione zaklęcie. Tak. To jest piękne. Nieuwasalnego rycerza. Ładny mieczyk. Jej, pokonany. NPC mi to jeszcze po jednej śmierci. Ale tak. Ja. I druga rzecz, stwierdziłem, że będę definitywnie musiał bardziej sobie trochę podbić jeszcze siłkę, ewentualnie zręczność, ale chyba siłę. I się bawię bestią. O, i gość już tu stoi. Right. There you are. Had to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Here's your prize. U, co to mamy? O, fajne. Specjalną broń do plus 2. I should say, if you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. Okay. Chit-chat for now. It's time we parted ways. Dobra, na to żegnaj. Wow, poszło znacznie szybciej niż się spodziewałem. Natomiast jeszcze parę rzeczy, jeśli o to chodzi. Wiedziałem, że też jeśli właśnie tak to robimy. Na razie mogę spróbować zaryzykować, zrobić to tak, żeby właśnie to w drugiej ręce leżał mój sztylecik. Nie mam power sensor na różne rodzaje. A tutaj mieć, wiecie, to proce bestii. Nie wiem, czy to dużo zmieni, ale tak stwierdziłem sobie, więc no. Tak też zrobimy i... to w sumie byłoby następne w naszym punkcie. Ale moglibyśmy zapolować na smoka, chociaż tutaj nie wiem, czy sobie poradzę. Nie podejrzewam, że przydałoby się coś innego, coś co... gdzieś tutaj było, nie pamiętam gdzie konkretnie, ale... no, ale może się sobie przejmujmy. Zamiast tego, co jeszcze... w sumie możemy odwiedzić łatę, bo... z tego, co się orientuję, chyba... chyba jest jeszcze właśnie jedna kwestia tutaj z nim do poruszenia. Dobra, nawet jestem prawie pewien, skoro on tu nadal jest, to definitywnie jest jedna chociaż kwestia. Nie interesują. Oczywiście można ich bić, żeby, wiecie, farmić i tak dalej, ale nie. Mam wystarczająco dużo tego. Po zbieraniu kamieni na ulepszenie tam tego czegoś i... no. Hello again. Welcome to Patches Emporium. A, dobra. W sumie...
Okej, okay. Kajdany Margita, jak widzicie, nie kupione, ale na razie nie chcę. Wezmę ten kluczyk, w sumie czemu nie. No, a co do innych rzeczy, to na razie tutaj nie widzę niczego sensownego. Myślałem, żeby wziąć te kajdany, ale w sumie po co? A, i teraz nagle pojawiła się rozmowa, wcześniej tego nie było. Ale właśnie to czekałem trochę. I've made up my mind. I bequeath that chest to you. An extra special thanks for an extra special customer. What's wrong? I've made up my mind. The treasure chest is yours, in word and deed. Sure, it may be worth its weight in gold, but Apache's promise, well, that's priceless. What's wrong? The treasure chest, sure. Dobra, mniejsza. Dobra. Teraz już oficjalnie, legalnie, w pełni możemy zostać. A oszukani oczywiście. I co ciekawe, nie możemy się ruszyć. A zazwyczaj wydawało mi się, że można unikać tych skrzyń. Ale mniejsza. My sincerest gratitude. I thought I'd never wrench that thing open. You're the finest customer a man ever had. Tak. Czego innego można było się spodziewać po łacie, akapaczesie? Nie, to jest po prostu oczywista oczywistość. Piękne miejsce, widzicie. A całe szczęście jest tutaj jakoś szczególnie groźnie. To w sumie wiem mniej więcej, gdzie jesteśmy. Zaraz pokażę, tylko najpierw sobie tu pozbierajmy rzeczy z tej trupków, bo no, jak widzicie, są tutaj ciekawe. Jego, ale no, jednak są. To się... A jesteśmy konkretnie, proszę, tutaj. Z danych powodów nie możemy się nigdzie tepać. Jakby to był problem, ale... No, przez jakiś czas właśnie nie możemy się tepać. Wolni. Tepać. Ale mówię, no nie ma co się przejmować, a byłem na to gotowy. No i tak. Po prostu odpoczywamy, spokojnie, nie przejmując się niczym. A rozwój postaci przy okazji możemy zrobić, ile tu mamy run, dwa poziomy. Myślę, że... Dobra, pójdziemy... nie no, chciałbym pójść w tą siłę, ale życia mamy tak mało, że aż boli. Robimy więcej witalności, później pomyślimy na kontekstach siła, zręczność i tak dalej i... No, wracamy do pieczary mętnych wód, bezproblemowo. Nawet nie musieliśmy się bić z niedźwiedziami. Do Pachesa, wyjaśnić to i owo. I tak, ogólnie jak już zrobiłem witalność, tak powiedzmy do minimum tej 20, to wtedy będę mógł myśleć o innych. I tak, oczywiście tym razem zadzwoniłem, nie ma co znaczenia, bo i tak tutaj łatwo jest. Ale no... I tak, pogadajmy sobie... To z nim i... How in blazes? You're alive! Well, you had me proper scared, puffing away in a flash like that. Who on earth spends their time booby-trapping treasure chests? No way I could have known. At any rate, it's nice just to see, it's all the bargains here. Okej, okay. Widzicie, nic się nie zmieniło. Ale mamy nowy gest, więc jej. O, więc, to w sobie tyle, jeśli chodzi o Pachesa, kałatę. Tego gościa, który tutaj nas ciągle próbuje zabić. Już od wielu, wielu gier. A mimo to i tak zdecydowałem się mu zaufać. Akurat można było się spodziewać, że tak to się skończy, ale mniejsza i... Tak. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Więc teraz tak, bierzemy sztylecika zamiast pochodni. Niech sobie tutaj tak ładny sztylecik leży w łapie. W sumie... Właśnie, jak już mówiłem, że widziałem gdzieś tam tego jednego dziada naszego znajomego. Tego wiecie. A w Łodzi, nie pamiętam gdzie był konkretnie. Pamiętam tylko, że w wodzie, to... I też właśnie wspominam o rzeczach, które mogą pomóc ze smokiem, co to w sumie było mówić, tylko o tym, a potem nic nie robić, więc tak. Może po prostu pójdźmy tutaj właśnie teraz poszukać tego wszystkiego. I przetestujmy nowe zaklęcie właśnie w praktyce tutaj teraz naprawdę, w rogach, bo jak widać są tutaj inni. Ponęci i proszę. To 50 parę. Najlepsze jest to, że można trafiać ich więcej, tylko jakoś tak teraz. Po prostu trafią pojedynczo. Ale nawet jak coś, to proszę. Możemy tak się tym bawić.
Ja, żeby to miało zastąpić podstawową broń, ale no. Proszę, możemy. A i właśnie, w sumie chwila, jak mamy takie dwie... Muszę coś sprawdzić. Okej. Możemy się bawić w dwa sztylety. Wiecie co, teraz to ulepszenie tego sztyletu do plus 2 może okazać się dobrym wyborem z perspektywy czasu. Dobra, ale mniejsza. No to nie bije, żre dużo energii. Nie wiem, czy to jednak był dobry, czy nie. Ale dobra, mniejsza. Dobra, jakoś to wyszło. Nie będziemy tego robić więcej, ale tak fajne, takie na sprawdzenie. I wracając jeszcze do tego wszystkiego. Zaklęcie bestii to przynajmniej, bo nie wiem jakie są następne. Czy są następne. A to tak, jest potężny. Ale podejrzewam, że wiecie, z czasem więcej ich zdobędziemy. O. Kamień, strzały. To w ogóle ma zasięg tam do góry, do tego dziwnego balonika, czy nie? Nie, nie dam rady. A tam jest dużo tych takich strzelców, więc... chyba lepszym wyborem będzie podejść tam i po prostu... próbować ich... z bestii po prostu, jakoś ponicestwiać. No i to ja lubię. Tanie AOE, które jest w miarę szybkie, bo ile mam energię. Jak widać, trochę energii to żre. Całe szczęście. To sobie nasz najmniejszy problem. Ale tak. Pomijając kwestie energetyczne, to... Halo. No i właśnie przez to, że mi machał ręką z tym, teraz zamiast atakować, to śmierć. A wracając, no tak. Co tu więcej powiedzieć? Jest sobie sytuacja taka, że no... Dobra, po prostu no... Przetestowaliśmy, jest dobrze. Może, albo inaczej, nie najlepiej, ale jakoś to działa, więc no... Podbijesz trochę statystyki, może jeszcze pomyślę o czymś więcej niż tylko to, co mam. I będzie dobrze, ale póki co... Chyba lepiej zostać przy... Tak. A, okej, nie. Żadnego miecza, nie. Siedzimy lepiej z tym, tak, z tym czymś, no. Proca bestii jest lepszym wyborem. Biję lepiej niż miecz. Prawda, używa skupienia, ale tak biję lepiej niż miecz. Może uderzyć wielu naraz i jest trochę bezpieczniejsza. No patrzcie, no. Pod jakim względem miecz byłby lepszy być od czegoś takiego, no. Okej, no może. Żeby tym przełamać i tym mieczem dobić, okej, ale no. Chyba jednak lepiej będzie naprawdę się bawić tą porcją bestii. Tylko to będzie wymagało zwiększenia siły. Umysłu. A właśnie, po siły. Tam był 150 parę max, a teraz? Nie. Yeah. Okej, okay, ja nie ogarnię. Naprawdę, zwiększyłem sobie siłę o 10, a... A wygląda jakby się nic nie zmieniło. Tak, wyglądałby naprawdę, to nie wpływało na obrażenia. I... no oczywiście. Ale po co się zamachuje mieczem przez 20 lat, pies 2 ugryzienia i po mnie, nie. Po raz kolejny pokazuje tylko to moje problemy. No. Nie dodać nic ująć, po prostu masakra. Albo za słaby na to, albo mam po prostu fatalny build, albo nie umiem grać. Chociaż obstawiam, że to wszystko naraz. Teraz co będę się męczył? Nie, dobra, 77. Więc na... No jeden taki. 108 potrafi tam być czasami, czy coś, ale teraz jeszcze raz. I... 128 na 64 na tamtego, na tego. To ja już nie rozumiem. Okej.
Zdecydowanie to jest fajne zaklęcie. W ogóle, ale chyba jednak nie ma co tego palać i go używać. Znajdźmy jakiejś porządniejszej broni. No i oczywiście znikąd pies wyskakuje, zaraz wyskoczy drugi na plecy i zginę. Typowe. Robi 20 ugryzień na sekundę, zanim ja zdążę zareagować. Tak. No wspaniały po prostu odcinek. Wspaniały. Po prostu będę sobie umierał, walcząc z zwykłymi przeciwnikami. Chyba naprawdę lepiej by było, gdybym zaczął od zera, no ale... Wolę po prostu znać wasze zdanie przez ten, następny parę odcinków. Dla tych, którzy może jakimś tam widzą ten odcinek, a nie widzieli poprzedniego, to prawdopodobnie tutaj też postaram się wstawić ankietę w opisie. Opisu nikt nie czyta. Znowu pewnie do przypiętego komentarza dodam, jeśli nie zapomnę po publikacji, bo akurat te odcinki oczywiście jako, że planuję i one są przez jakiś czas, jak to się nazywa, na prywatnym, to... Ankiety po prostu komentarz wkleić dopiero jak już są publiczne, to... Powiedz mi, że nie zawsze o tym człowiek pamięta, więc różnie. O nich, tym razem tam. Bierzemy to i... Albo tam jest kupiec, albo jakieś inne coś. Nawet nie pamiętam. Tak, wiem, że nie musiałem tego robić, mogłem równie dobrze miecza go, bo to jest pojedynczy słaby przeciwnik. Jest taki pojedynczy. A, już chyba wiem, skąd pies przybiegał. Ej, w ogóle ciekawa sprawa, że w przeciwieństwie do innych zaklęć, których co niektórzy unikają, tak tutaj nie spotkałem się jeszcze w tej pracy. No, jest dobrze, ale mniejsze. Problem, żeby go jastrzębia, nie żebym go potrzebował. No idziemy dalej. Jeśli się nie mylę, chyba zaraz znajdziemy miejsce, w którym chciałbym zmierzać. Prawda, nie jest to miejsce, w którym jest jezioro, w którym będzie pływał kolejny dziadek, nasz znajomy. Ale nadal, jeśli się nie mylę, gdzieś tutaj będzie kubka, której szukam. Jeszcze tutaj zaznaczę, bo jest taki dziwny znaczek. Dalej, ciągle powinien sprawdzać, co one oznaczają. Teraz tam pojedziemy, tylko tutaj coś. Ten posąg. Jeśli chodzi o te posągi, to nadal nie wiem, co one robią, ale no, chciałbym po prostu dla świętego spokoju mieć wszystkie dotknięte. I odnotowanie, że tak, ten posąg już był uruszony. Dobra. I tam? Nie wiem w sumie naprawdę co jest. Nie orientuję się w tych znakach, ale podejrzewam, że mogą być jakieś ruiny, może być mapa. I intuicja podpowiada, że to może być właśnie mapa, albo jakieś inne ważne miejsce z jakimś lore. Ale z drugiej strony, no... Jak się tego nie zna, nie sprawdza, nie pamięta, i takie tam, to różnie może być. Głowa, to w sumie możemy do niej podejść wcześniej, jeszcze z nim gdzieś pójdziemy. Tak, trochę tak wygląda. Dobra, ale mniejsza. A mamy tutaj teraz... do czyszczenia. Aż mnie kusi, żeby skorzystać, ale zanim to tutaj widzę ducha i chcę zobaczyć tamto miejsce. Co, nie mogę z nim gadać, jak jestem na koniu? Trzy kropki. Wyjdźcie wszyscy z podziemnych ciemności i złóżmy służ ofiar z naszych oczu. O, okej. A widzę psa. Jeszcze jego, więc... Najlepsze, co mogę zrobić, to właśnie tak, tutaj się pobawić. Ej, jakbyś z tym się udało. Chyba czy te ruiny mają coś w sumie więcej niż tylko takie nic. Jak mówiłem, zwiedzam trochę krainę na innych postaciach, czy na innej postaci, w sumie jednej. Ale jest to jeszcze za mało, żebym znał dokładnie, bo to dosłownie pewien segment tylko posprawdza. A te ruiny wydają się być w takim wypadku...
mocnym na razie. Z obowiązowiskiem przeciwników, chociaż może będę się mylił. Oczekiwał. A, to jest twoje słowo, czy on w sumie cofał te słowa, bardziej pasuje chyba. Tak? Okej. No dobra, idą tutaj. Jest ich dużo, więc oczywiście, że bestialska proca. Okej, to jest piękne. Widzicie, jak to przełamuje po prostu gardę. Co prawda fajnie by było, gdyby przełamywał szybciej. Jeszcze im użycił skupienia. Ale nadal. Nie. Okej. I tak, wiem, że mógłbym walczyć normalnie, ale... Nie wiem, czego on tutaj użył, ale mi się to nie podoba. I znowu tego użyli. Tak. Okej. Nie podoba mi się i to chyba jakieś magiczne dziadostwo znowu. Łatwiej to chyba nazwać. I dobra, butelki odzyskaliśmy nawet sporo. Fajnie. Teraz, kiedy ich nie ma, to mogę w sumie spokojniej przejrzeć te ruiny. Znaczy, że tutaj niczego takiego szczególnego nie będzie, ale no, zawsze warto mieć pewność. Nie, jakieś... Dom i kukuł, czy błyskokamień. No. Dobra, chyba jednak miałem rację, że to takie jakieś poboczne ruinki, które za dużo nie wnoszą. Ale dobra. I to całe miejsce jest gdzieś we wodzie. Większe ruiny, albo to są te, z których przed chwilą wyszliśmy, tam był teleport. Dobra. Jest to w wodzie, więc potencjalnie może zbliżamy się do miejsca, gdzie był ten pływający dziad, chociaż nawet nie wiem. I okej, mamy potwierdzenie. Jednak to wszystko oznacza mapę. Okej. Teraz uknijmy jedno, uknijmy drugie. Będzie dobrze. Zobaczmy, co tu mam. Nagrobny fiołek. No. Żeby to znikło sam z siebie i mamy mapę wschodniej tej całej, no, całego miejsca i teraz tak, kurczę, kto mi jeszcze... Ale tu jakiś NPC jest? Bo inaczej ten co z palców staru, haha, ciekawe. Ale ty nie spotkałem, a już mówię, że na to jest. Dobra. Wiem, ale to też za chwilę. Na razie jak już jestem przy wodzie, to wiecie, chciałbym starucha znaleźć. Bo ja wiem, że on gdzieś był. Ale niestety, no nie pamiętam za bardzo gdzie. Chociaż chwilę, to jest kolejne miejsce łaski? Handlarz. Ciekawe miejsce sobie handlarz wybrał? A dobra, to miejsce, dobra. Wiem gdzie jesteśmy. Orientacyjnie mniej więcej. Bo kojarzę tego handlarza po prostu. You're new around here. Surprised you found. No matter. Why don't you? Oh, don't ask. Okej, oczywiście. I okej, widzę, że coś się zmieniło. Nie kojarzę, że będę miał tu wszystko. Natomiast widzę, że ma latarnię. Ja nie wiem, czy on to miał wcześniej, czy nie. Bo nie kojarzę. No dobra. No, kupimy ogólnie latarnię, to wcześniej czy później też. A te rzeczy na razie odpadają. Dobra, jak latarnia działa, bo w sumie nie wiem. Chciałem użyć, czy co? Może. A, zaraz ją dodamy do tego menu szybkiego wyboru, tak jak konia. Dam ją na prawą stronę albo na dół. A niech będziesz na dół. Co odpalać, jak będziemy w jakichś takich mroczniejszych ruinach, czy coś. Na spokojnie, na razie gasimy, żeby to nie świeciło tutaj. Dobra, a, mamy tego gościa, co... Jest z dobrym zwiastunem. Ada, niestety nie pamiętam naprawdę, gdzie widziałem. Wiem, że to gdzieś było na wodzie. Więc no, to jest jedyny plus w sumie tego wszystkiego. Że jesteśmy na wodzie. Wiem, że to mogło być gdzieś tutaj, bo jesteśmy na wodzie. Z drugiej strony to mogło być też strasznie, strasznie daleko. No, w końcu ta lokacja nazywa się Jeziorna, coś tam, no to tak jakieś dziwne. Więc ciężko mi to tak do końca nazwać, określić, czy to... Na razie jedno, co jest pewne, takiego to, że widzę tutaj mnóstwo.
Jadanie ma to zawsze przynajmniej ruiny, można podwiedzać. A to są te ruiny oczyszczenia? Nie, dobra, to nie są bezpośrednio one, ale to jest ten teren mniej więcej. Ale to nie, nie. Nie wynalazłem teleporter, ale... O, po prostu ten dziad mnie teraz tak męczy, jak w sumie widzę, jakie potężne są te zaklęcia. Ostatnio go tu widziałem, ale... Powiedzmy, że nawet... A, jak to się nazywa? Wtedy nie interesowało mi to wszystko, nic i... Tego wroga nie kojarzę, więc... może być zabójczy, może być bardzo prosty. Wiem tylko, że... Jak ze wszystkim co nowe, będę walczył z nim przy użyciu tego czegoś i pokonałem go, a wyrzucił z siebie nagrobny fiołek. Tu to chyba jakiś taki zwykły gościu. A, dobra, nadal nic szczególnego nie widzę. Okej, nie, jest jakiś wyskok dla konia i mnóstwo tych stworzeń, nie lubię ich, ale dobra. Nie, to nie jest na nich skuteczne, to może to? Też się nie wydaje zbyt dobre, ale no... Nadal lepsze niż to. Jeśli masz taką grupę... Ubi, do której nie chce się zbliżać. Więcej może wydam, ale tak. Przy okazji wszystkich. Głową mogę unicestwiać. Dobra, takie ustawienie chyba jest optymalne, żebym tam trafił kogoś jeszcze. Nie, no za dużo ich tu jeszcze. Jak na mój gust. Ja wziąłem się do tego, tą standardową pieczęć, czy święty znaczek, nie pamiętam jak się nazywa. Ale mniejsza. Ja powinienem, ale nie chcę mi się tego zmienić. Nie, nie, nie. Musimy ich ubić. W ten sposób to... Zabraknie mi energii potem na rzucanie procy i innych rzeczy. Zwykłym mieczem też możemy, dopóki nie ma ich jakoś nie wiadomo jak wiele. Okej. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza o to, po prostu skupmy się na tym, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Lepiej nie wchodzi też w ich kupujące strumienie. Ale jeśli się nie uda, to trudno. Teraz może czy to będzie lepiej działało? Oj, zdecydowanie. Napalenie jednak jest czasami lepsze niż cokolwiek innego. Nadal żre to mocno mana i w ogóle, ale taki... Było tutaj coś? A, kamień kowalski 2x3, okej, okay, przyjemne. Chyba definitywnie sugeruje to, że tutaj powinniśmy mieć broń co najmniej plus 4. Kowalski 2x3. Nie wiem, czy powiedziałem to samo, czy coś innego, ale mniejsza. Jedźmy dalej szukać tego głupiego dziada. Bo ja wiem, że on gdzieś tu jest. Nie pamiętam gdzie dokładnie, ale ja wiem, że gdzieś jest. Cholera, jeszcze jakieś dziadostwo inne przebudziłem. Coś mi, że nie powinno mnie tu być. Byłem jakimś błotem, czy co to znowu jest we mnie. Kolejna taka kapliczka. Ciekawe. A tutaj co mamy? Kamień kowalski 3x3. Oj, to wiecie co? Tutaj to bogactwo już się zaczyna robić, jeśli chodzi o te kamyki. Może powinienem naprawdę się teraz skupić na ulepszeniu jakiejś jednej konkretnej broni czy coś. Ale nie wiem. I gonią mnie nadal te potworności. A tak, więc tutaj jeszcze coś inni wrogowie, ja nie chcę. Ale może niech sami się pomordują nawzajem. Okej, okay, tylko te krewetki plują tym dziwnym czymś. I warto to wiedzieć. I tutaj mam zakrzywioną pałkę. A, dziwne coś. Od Grodzie Akademii. No w jakimś dziwnym innym miejscu, pełno ruin. Kwiatki w innych kolorach niż te, które do tej pory spotkaliśmy. Czasu odcinkowego zużyte dużo, a ja nadal nie śmiałem nawet tego prostego celu, który sobie wyznaczyłem. A i no cóż, chyba tego dziada nie znajdziemy. No w takim wypadku mogę chociaż spróbować odnaleźć, jak to się nazywało...
brakuje mi słów. Tak poważnie, więc no wybaczcie. Wybaczcie, naprawdę. No, brakuje słów i tak perfidnie, że nawet nie pamiętam, jak się nazywało to coś. Powie, super. Nawet nie mogę sobie skorzystać z mapy. O, okej. Okej, dobra, to teraz jednak nie będzie problemem, bo znaleźliśmy jakieś miejsce łaski i... Powiem szczerze, że tego miejsca też nie kojarzę, jako tako. Tam bardziej tam te sekwencje. Oczywiście tutaj też trochę... dałem, ale no... Wydaje mi się, żebym był w tym miejscu bezpośrednio. Tak naprawdę myślę, gdzie tylko dziada widziałem. Wiem, że on gdzieś był. Tak, chociaż podejrzewam, chociaż osobiście z nim nie walczyłem, więc nie wiem, czy nie jest trudniejszy w tym miejscu, to jest pierwsza sprawa, a druga... Nawet jeśli... Patrzmy czy coś, to nie mam pewności, że da nam też to, po co tu przybyłem, czyli... No te morowe korzenie, wiecie, żeby spróbować dostać więcej jakichś takich fajnych nagród od tego naszego. Słyszę to. Krabeusz. Mam dziada. Hej, wracaj. Nie ma uciekania. Ponury kamień kowalski 3. Okej, ponury kamień kowalski 3. Oraz jakiś budynek. W którym jest... Nie jest to do końca to miejsce, do którego chciałem się udać, ale... Ale okej, zawsze jakieś coś... O, jest jeszcze duch, to posłuchajmy ducha od razu. Nie ten przycisk, jak zawsze. Lobusie nieba, przekaż potomności mądrość księżyca i gwiazd i na wieczność skrywaj występki księżniczki. Ja wiem do końca, o co chodzi, dobra. O, według tego... Dobra, tędy da się pojechać, bo już tak właśnie się trochę gubiłem. Przejście czy nie? Niestety jest tylko przepaść, a tam widzę jakąś chałupkę. Pamiętam, że to czego szukam właśnie było przy chałupce jakieś. Nie mówcie, że będę musiał iść teraz jakoś tak dziwnie tutaj. No trudno. Trzeba iść przez bibliotekę, to pójdziemy przez bibliotekę. Chyba, że tędy jest przejazd. Proszę, gro. Bądź taka łaskawa i pozwól na to. O nie, skałki. No cóż. Czyli zwykły po prostu ten wypad po zdobycie jednej rzeczy, która wydaje mi się, że może być dobra na smoka, skończy się prawdopodobnie na tym, że będę musiał się męczyć. O, przebiegając przez jakieś biblioteki i inne dziwne miejsca, na których mi nawet nie zależało. Ale dobra. Pochodnia, chociaż wiem, że to trochę głupie. Nie powinno się pochodni w bibliotece odpalać. I jeszcze winda nas zabiera wierzenia. Coś mówi, że chyba tam było jakieś przejście. Że to jest totalnie to miejsce, do którego bym chciał się udać. Tak, to jest totalnie nie tego typu miejsce, do którego musiał się udać. Chyba szybciej będzie się przeteleportować się jakoś inaczej. Muszę tutaj się męczyć, chociaż... O, co my tu mamy? Będę tutaj jakoś coś? A, bezdenna ciemność. Ja już myślałem, że znalazłem jakieś ciekawe przejście. No trudno. A, trudno. Zyskać runy, po czym przeteleportujemy się naprawdę do najbliższego, który po prostu tego miejsca łaski, który może dać to, co potrzebujemy. Tutaj po runy nie ma ich jakoś szczególnie dużo pewnie, ale... Góry są? Ciekawe, że... Dobra. Tak podnosimy, 1800, no mówiłem, nie jest tego dużo i tak tutaj. To, tak. To jest to. A, tędy chyba dotrzemy do tego miejsca. Jak mówię, nie miałem pomysłu na ten odcinek. Nie wiem co robić, też czuję, że ta postać jest po prostu dosyć łaba. Pod tym względem i ja.
Nie wiem, gdzie teraz. Mniej więcej w sensie patrzę. Nie, teraz. Nie. Tak. Tak, tutaj widzę ścieżkę, która prowadzi gdzieś tak sensownie. No dobra, jest taka polna dróżka. Dobra, to nią pojedźmy. Może zaprowadzić w jakieś bezpieczne miejsce, jeśli nie to. Będziemy musieli szukać tego kiedy indziej, gdzie indziej jakoś. Bo wiecie, no po prostu na ten odcinek myślałem o tym, żeby właśnie takie różniejsze aktywności robić. Właśnie koniecznie krajoznawcze, ale właśnie pozbierać to, co wiem, gdzie leży. Posprawdzać takie rzeczy, które już od dawna mamy. Tego typu. A zamiast tego robię wielkie wycieczki krajoznawcze, odkrywając rzeczy, których nawet można powiedzieć, że nie chciałem odkrywać. Okej, krab. A nie. Nie, nie, idź krabie. Idź, idź. Tak, wiem, że bym nie chciał go spotkać, mogą go ominąć, ale no. Wiedziałem, że był gdzieś przy wodzie, ale nie kojarzyłem, że to tutaj. Ha. Oko bestii drży. Dobra. Dobra. Pamiętam, że to było przy wodzie, ale naprawdę nie kojarzę, że tutaj i... O, tam gdzieś jest? Czyżby? Czyżby? Gdzie on jest? Bo tu widzę jego trupy, ale to jest poza wodą. Co? Masz mi ktoś, czemu on tam łazi po lądzie? Tak będzie po lądzie łaził, to skąd mam wiedzieć, gdzie on będzie? Jak on sobie po prostu w osobie miejsca chodzi i po lądzie jeszcze pływa. Okej, okay, wiecie co? Chciałbym z nim walczyć, ale wydaje mi się, że to będzie ciężkie. Fizycznymi obrażeniami. Ale co on robi? Czy on ulepszył jakoś bronię swoich tych towarzyszy? A zobaczmy, jak może z ogniem. Dobra, ulepszył swoich sługusów, to jest pewne. Nie wiem do końca jak, ale tak. Jedziemy po prostu do niego i spróbujmy go pokonać. Jeśli będzie źle, to wtedy już się plączę. Najwyżej po prostu uciekniemy. Dobra, wiecie co? Po prostu ucieknijmy. Jak znajdziemy tą jedną rzecz, to tam powinno być też ognisko. Tam w sumie miejsce łaski. Nie ognisko, ale wiadomo o co chodzi. O, cześć rycerz, czy ty jesteś jednym z tych, który ma jakąś specjalną rzecz? Nie, ty jesteś po prostu tutaj. Tak, tam zmienimy sobie na spokojnie wszystko i będzie dobrze. To chyba gdzieś tutaj było. Odpocznijmy. Wydaje mi się, że to było gdzieś tutaj, ale nie jestem pewien. Dobra, obraz. Tego nie znajdę, to będę musiał sobie przypomnieć dokładnie, gdzie to jest. Pamiętam, że to było właśnie przy jakiejś shopie. Ale dobra. Dobra, nie ma to w sumie pomyślę, gdzie konkretnie może sobie przypomnę. No dobra, byłem totalnym idiotą. Myślę, że już nawet sprawdziłem sobie teraz w internecie, przyznaję się. Po prostu szukałem tego długi czas i nie znalazłem. A, przy okazji wróciła ta pieczęć też do drugiej ręki. Nie pamiętałem już i... To jest trochę takie dziwne, że pomyliłem fakty tak mocno. Ale tak, musimy jego pokonać, żeby dostać to, po co przychodziłem. Chyba. Aha. Jednak jest z kimś specjalnym. Moja pamięć jest naprawdę kiepska. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ostatnio choruję dosyć sporo. Najczęściej te inne postacie ruszam podczas choroby. Nie do końca pamiętając, co robię, czy co. Ale dobra. Byliśmy natychmiastowo, to może jeszcze parę modyfikacji. Zamiast zapłonu wezmę szybko czarną kulę ognia. Spróbujmy go przemęczyć w ten sposób. Możemy sobie przemęczyć. Wymęczyć. Bo tak, daje naprawdę dobre rzeczy. Z sobą. Zresztą sobie daję jedną rzecz, która wydaje mi się być bardzo sensowna. Dałem bezpośrednio. Ale pamiętam, że to było coś takiego ciekawego, więc... Okej, tak, to jest skuteczne.
Nawet jeśli będzie blokował się tarczą, to dostanie całkiem sporo. Dobrze. Musimy teraz tylko wykorzystać każde okienko, które nam tu stwarza. Proszę bardzo, co? Czemu tu? Myślę, że to jest tak głupio. Ponad połowy z tych jego trików nie pamiętam. Okej, jeszcze unika tych kulek ognia, typowo. Ale dobra, to jest jedna nadzieja, jeśli mamy z nim wygrać, bo ta moja postać naprawdę, no, kiedy nie może używać tych swoich sztuczek, to jest bezużyteczna. Broń dobrej nie mam, statystyk na broń też nie mam. Nic nie mam po prostu. I mam nadzieję, że to jest to, bo dosłownie sprawdziłem i wszyscy pisało o tym gościu, czy w sumie o jakimś rycerzu patrolującym okolicę. Może to było tak? Nie pamiętam, naprawdę. Mi się wydawało, że to znalazłem leżące gdzieś w okolicy, ale... Nie, to tutaj macie poprawkę na moje błędy. Pamiętajcie, połowa tego, co mówię, może być nieprawdziwa i... Chociażby... Tak, mamy to. To nie jest ważne, ale tak, mamy to, właśnie po co przybyłem. Modlitewnik smoczej sekty. No, teraz pokażę opis i wszystko, ale najpierw, póki jeszcze udało się to załatwić i mam wenę do dalszej walki. Oko bestii drży, tak, z tego też sprawdziłem, oznacza to, że tutaj będzie w okolicy do zbycia właśnie ten morowy korzeń. Więc prawdopodobnie ten tutaj, znowu ta korzonka. Teraz gdzie się pojawi? Nigdzie gościa? Dobra, tam jest. Znowu nie wiadomo domu czemu po lądzie pływa. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Miejmy ile wlezie tego gościa. Dobra. O, dokończmy roboty. Okej. Będzie być wytrzymalszy od swojego odpowiednika tam wcześniej. To jest zrozumiałe, ale nadal to jest to samo. Powiem wam szczerze, aż tak nie pamiętałem, czy to jest to samo, czy to coś innego było. Ale z tego co widzę, to dokładnie to samo. O, chwila! O, myślałem, że będzie dało się zrobić jakiś super cios, ale nie. O, okej, jak jeszcze teraz go nie ma, to możemy spokojnie usunąć jego szkielety. By nie przeszkadzały później. Gdzie jest dziad? Pewnie tam. Dokładnie. Nie rozumiem, czemu on pływa po lądzie? Nielogiczne, głupie i w ogóle. Ale dobra, mniejsza. Może zaraz się uda. O ile nie zginę. Dobra, mamy to. Mamy to. Jakikolwiek sukces. Jakikolwiek sukces, to w sumie podwójny dla mnie. Bo nie dosyć morwe korzenie i... Prochy szkieletowego bandyty. O, ciekawa sprawa, czyli od niego dostajemy się prochy różnych szkieletów. Możemy jeszcze pójść do bestii. I zobaczymy, i pokażę wam zaraz tą książkę. Bo to książka, jak ją po prostu pierwszy raz zobaczyłem. Jest super. Ogólnie smoczy kult, wydaje mi się, że to jest kimś takim, kto polował na smoki. Bo to są zaklęcia błyskawica. Dark Soulsy, smoki, błyskawice, no wiecie jak to działa. Ale mniejsza. Dajemy jemu. A nie śmierć, co mamy? Żywotność bestii. Kolejna jakaś nagroda. Zaraz sobie zobaczymy, co jest ta żywotność bestii. Ja wiadomo, że to będzie cud, czy tam inkantacja, ale no, ja nie o to chodzi. Chodzi raczej, wiecie, o efekt. I wymaga 12 wiary. Trochę więcej niż to, co poprzednio, ale okej, okay, nadal bardzo mało. I tak, ta inkantacja nauczona przez Guranka, bestialskiego duchownego. Napełnia ciało zwierzęcą żywotnością, przez pewien czas przywraca punkty życia. Okej. Okay. Piękne to. Piękne to zdolności. A teraz w sumie do stołu. Nie ma co czekać. Idziemy tam, pokażę wam opis. Po czym dały taką piękną książkę naszemu nauczycielowi. Żeby nie było na tamtej postaci, tego nie dałem. A więc bezpośrednio nie wiem, jakie są statystyki ani nic, ale proszę. Tak. Tak, proszę.
czerwienia błyskawic, udoskonalony piorun, naelektryzowanie oręża. No to są rzeczy, które po prostu czuję, że mogą dać po prostu skuteczność przeciwko smokom. It's a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. I dobrze, mamy to i proszę. Okej, drogie to, ale tak. Zadaję obrażenia od błyskawic, 15. Doskonalny piorun. Drogie, ale tak. I błyskawic. Wezmę doskonalny piorun. Jest tańszy, ale mogę więcej wiary, ale no, ma sens. Tego wziąć. I na zakończenie wszystkiego, wiem, że i tak już 50 minut. Chciałbym przygotować sobie zestaw taki, z którego będę ewentualnie korzystał i chcę spróbować, tak jak to mówili wcześniej, na koniu. Czasem jak ktoś pisał, nadal zapomniałem, żeby sprawdzić nick. Na koniu zapolować na smoka. Z taką piękną błyskawicą. Może będzie skuteczna, może nie. Nie mnie to oceniać, ale ja chcę spróbować. Dobra. Okej. Ta pieczęć, tak, tak. Udoskonalony piorun. Ciekawe, że się w ogóle nazywał doskonalony piorun. Ja bym gdzieś w takim razie zdobyć zwykły. Chyba, że gdzieś był, ale no mniejsza. Nie pokazam też opisu. To jeszcze zanim dotrzemy do smoka, spokojnie opis mogę pokazać, żeby było pewne. I proszę. Okej. Aha. Okej. No, widzicie. Ciekawe trochę informacji, nie będę tego teraz czytał, bo się skupiam na tym, żeby dotrzeć do smoka i zobaczyć akcji moje nowe dzieło. Może go pokonamy dzięki temu, może nie. Okej, wiecie co? Źle to mamy jak głupie i energię też. Ale ma prawo zadziałać. To jest chyba metoda. Tak, to jest chyba metoda. Po prostu epicka walka ze smokiem przy użyciu inkantacji stworzonych do polowania na smoki. Okej, będzie pluł ogniem. I tak, faktycznie, na koniu to tutaj da radę walczyć, jak równy z równym. Halo? Halo, to było nie fair. Byłem ponad ogniem, a mi tak mi trafił. No cóż, śmierć. Ale ja czuję, że to można zrobić, więc ja to chcę zrobić. Jeszcze raz. Tam pieczęć. Nie pysk, a ciało. Okej. Damy radę. Ile mamy po prostu energii i many, tyle tych błyskawic muszę tutaj natrzaskać. Widzę, że torrent prawie zmarł, a ja nie mam rodzynków, więc niedobrze. Niedobrze. Może powinienem przygotować rodzynki na takie sytuacje jak ta. Okej, nie mam energii już na to, czyli zdecydowanie nie pokonamy go tym. Przynajmniej nie samym tym. Trzeba będzie jeszcze coś dorzucić. Potencjalnie. Ale tak, koniec szybszy od jego ognia na szczęście. Znaczy nie, dobra, wiecie co? Mam tyle tych butelek. Jeśli nie będę marnował energii, tak jakieś sposoby, to wydaje mi się, że może dam radę. Na razie łykamy dwa razy butelkę taką. I czekamy na moment, w którym będziemy mogli znowu użyć błyskawicy. O, fucista! No i oczywiście nie trafiło. Halo, oszukista, jak chcesz walczyć, to chodź tutaj, walczyć się równy z równym, a nie jakieś skałki. Ale dobra, jesteśmy tu już prawie przy nim, więc... Okej, i znowu ucieka. Plując ogniem przy okazji.
Tak, ale z taką ilością butelek, może więcej nawet na manę o jedną czy dwie by zrobić, mamy szansę go pokonać. Okej. Okay. Okej, okay, ale ta butelka też leczy konia, czy nie? Nie, ta nie leczy konia. Dobrze. Czyli też wniosek następujący, rodzynki będą tu potrzebne. Ale jej, wy nawet nie wiecie, jaką mam ekscytację. Wreszcie móc pokonać tego smoka. To w takim starciu po prostu epickim. Jadę na koniu, unikając ognia. Przewzywam moc błyskawic, jakichś tam dolnych nawet unicestwić starożytne bestie. Nie, to jest takie... Powiem szczerze, tak wyglądają naprawdę epickie przygody opisane w książkach fantastycznych, w grach i w ogóle. O, czuję, że to jest po prostu... Super. Zresztą widzicie moją ekscytację. Nie starczy energii. Za dużo nietrafionych ataków było. Minimalnie mi zabraknie. Będę musiał z mieczykiem dokończyć robotę. Tak, minimalnie zabrakło. Ale mamy to! Mamy to! Smok został pokonany i mamy serce smoka! Nowa moc jest dostępna w katedrze smoczej komunii. Od razu tam pójdziemy. Ciekawe, że to nazwali w ogóle katedrą, jak to jest kościół. Ale tak. Udało się, mamy to, jej! Odcinek, powiem szczerze, satysfakcjonujący jak najbardziej. Nadal chyba bym się o to, że postać jest kiepsko stworzona, ale wiecie, może jeszcze nie wszystko stracone. A póki co rytuł smoczej komunii i... O. W sumie to nie ma tu niczego nowego. O. Ale patrzcie w ogóle, ile to żre. To muszą być naprawdę jakieś potężne rzeczy. Jedyne, co tylko mnie niepokoi, to właśnie ich koszt oraz to, że wymaga mistycyzmu. O. Wiecie co? Nie wiem, którą wybrać. Powiedzmy, że tego nawet nie będę ruszał. Po prostu za bardzo boję się, że tak to nazwę, wybierać, żeby potem nie żałować, więc tak. Niby nic, a tutaj nagle tak dużo udało się osiągnąć. Że jestem usatysfakcjonowany. A za te 5000 nawet, które tutaj mam, będę czekał tylko prawdopodobnie po zakończeniu tego odcinka, co teraz właśnie będę robił, sobie kupię nową moc. Prawdopodobnie albo miotanie błyskawicą, albo elektryczną broń, wiecie. Nie wiem które, ale tak. Czuję się naprawdę zadowolony z tego odcinka. Nadal uważam jednak, że to będę musiał popracować nad tą postacią, pomyśleć, co chcę osiągnąć. Czy bardziej używać broni jako dodatku, czy skupić się na tym. Ale tak, ankieta może powie co innego, a póki co na razie dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia już jutro w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!